Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Kotki z Zapałem. Dzisiaj zapraszam Was na otwarcie pierwszego oficjalnego sklepu LEGO we Wrocławiu. Zastanawiałem się, jak zacząć dzisiejszy vlog, ale jako, że w końcu mogę Was gościć w moim rodzinnym mieście, to powiem tylko tyle. Witajcie we Wrocławiu! W tym krótkim spacerku jestem pod galerią Wrocławia, gdzie zlokalizowany jest nowy LEGO Store. Oficjalne otwarcie jest to prawda dopiero jutro, ale razem z afos.pl dostaliśmy zaproszenie od LEGO Polska na otwarcie kursowe. Także ja zbijam sprzęt i lecę w stronę sklepu, aby zobaczyć, co ciekawego czeka na nas w środku. A w środku? No cóż ja Wam mogę powiedzieć. Sklep robi niesamowite wrażenie. Z informacji, jakie dostaliśmy, powierzchnia całego sklepu wynosi 300 metrów kwadratowych, z czego ponad 200 to przestrzeń sprzedażowa wypełniona zestawami podzielonymi według serii. Także każdy fan Gwiezdnych Wojen, Ninjago, City czy Friends na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Mi oczywiście najbardziej podobała się ta część, gdzie umieszczono elementy z serii Creator Expert oraz Architecture. Miłym zaskoczeniem był fakt, że na półkach były takie zestawy jak Domek na drzewie, Piraci Zatoki Barakut czy Szkielet Dinozaurów, które obecnie są już albo nie do zdobycia, albo ich ceny są naprawdę czasami kosmiczne. Pomyślano również o specjalnej strefie dla zestawów świątecznych, gdzie znaleźć można Domek Elfów, Wizytę Świętego Mikołaja czy niedostępne na stronie LEGO Sanie Mikołaja. Zadbano także o miejsce dla Brickheadsów, małych okolicznościowych zestawów serii Creator oraz całej masy braloków oraz innych dodatków. Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych sklepów, także tutaj niektóre zestawy zostały złożone i zaprezentowane w specjalnych miejscach. Dzięki temu każdy z kupujących ma możliwość dokładnemu przyjrzeniu się takim zestawom, a zobaczenie na żywo maszyny do pisania kostki Mario, Porsche czy chociażby Camp Nou jest na pewno prawdziwą gratką dla wszystkich fanów LEGO. A ofertę zestawów uzupełnia stanowisko z figurkami oraz ścianka Pika Brick i nie ukrywam, że będzie to chyba najczęściej odwiedzana przeze mnie część sklepu. Podobnie jak w przypadku sklepu w Galerii Mokotów, gdzie można było zobaczyć zbudowaną z klocków LEGO warszawską syrenkę, tak i we Wrocławiu przygotowano coś specjalnie dla odwiedzających. Mowa o modelach 8 polskich miast wykonanych w skali mikro. Znaleźć tutaj można Gdańsk, Gdynię, Toruń, Poznań, Warszawę, Kraków, Katowice, no i oczywiście Wrocław. Wszystkie te modele zostały stworzone przez członków Wawlugu i naprawdę robią niesamowite wrażenie. Szansa zobaczenia sklepu LEGO przed oficjalnym otwarciem była dla mnie czymś naprawdę niezwykłym, tym bardziej, że w końcu ten oficjalny sklep zawitał w moim rodzinnym mieście. Mogłem na spokojnie przyjrzeć się każdemu detalowi oraz porozmawiać z przesympatycznymi pracownikami sklepu, ale wiedziałem, że to nie koniec emocji, no bo jeszcze trzeba było przyjść następnego dnia. W czwartek ponownie udałem się do Galerii Wrocławia, tym razem już na oficjalne otwarcie sklepu. Na miejscu byłem chwilę po godzinie 7:00, a kolejka liczyła już sobie wtedy 50 osób i cały czas się powiększała. Na szczęście podczas oczekiwania na wejście spotkałem kilku znajomych LEGO maniaków, dzięki czemu czas upłynął nam wszystkim zdecydowanie szybciej. O godzinie 9:00 wstęgę oficjalnie przycięły dzieci, co już jest tradycją podczas otwierania LEGO Store'ów. Po wejściu skupiłem się już tylko na kupowaniu klocuchów i nie nagrywałem nic w środku, bo sporo materiału miałem z dnia poprzedniego. Dodam tylko jeszcze, że z okazji otwarcia zostały przygotowane specjalne oferty. Za zakupy powyżej 330 zł można było otrzymać limitowaną figurkę sprzedawcy z nadrukiem Wrocław 2021. Natomiast przy zakupie zestawów serii LEGO Harry Potter za minimum 440 zł można było otrzymać zestaw 40452 Dormitorium Gryffindoru. No i po udanych zakupach pogadałem jeszcze chwilę z kilkoma klockowymi influencerami. W opisie pod filmem podrzucam Wam linki do ich kanałów, gdzie znajdziecie relacje z otwarcia sklepu. No a teraz warto byłoby pokazać Wam jeszcze, co udało mi się kupić. Podobnie jak w przypadku odwiedzin w innych LEGO Store'ach, tak i tym razem skupiłem się na zakupach tych rzeczy, które są albo słabo dostępne gdzie indziej, albo nie ma ich wcale. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłem, jest zamek Disneya, o którego zakup poprosiła mnie moja żona. No i muszę przyznać, że to naprawdę ładny zestaw i na pewno będzie fajną ozdobą naszego mieszkania.
Kolejnymi kupionymi rzeczami są oczywiście duży kubeczek Pikabrik oraz zestaw minifigurek. A jako, że kupowałem też kubeczki i figurki dla znajomych, to za moje zakupy otrzymałem wspomniany wcześniej gratis z figurką sprzedawcy. A, no i zapomniałbym o figurce Falcona oraz o gratisach rozdawanych podczas stania w kolejce. Tak jak w przypadku sklepów w Arkadii oraz Galerii Mokotów, była to flaga Polski oraz serduszko. No i teraz na koniec wystarczyłoby jeszcze, żebym wam opowiedział o moich wrażeniach. Jak zapewne domyślacie, są one jak najbardziej pozytywne i chyba nie muszę tutaj za dużo komentować. Powiem tylko tyle, że bardzo się cieszę, że w końcu do mojego miasta zawitał oficjalny LEGO Store i na pewno będę tam bardzo częstym gościem. Jeśli będziecie mieli okazję odwiedzić Wrocław, to koniecznie wpadnijcie do Galerii Wrocławia, bo jest to teraz obowiązkowy punkt na mapie każdego LEGO maniaka, a może się tak zdarzyć, że będę się gdzieś tam kręcił, więc będzie okazja się spotkać. Jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog, to ode mnie już chyba wszystko. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak podobał się wam dzisiejszy film oraz czy zamierzacie wpaść do LEGO Store we Wrocławiu. Ja natomiast jak zawsze dziękuję za wszystkie suby, lajki oraz komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jesteśmy pod wrocławskim LEGO Store'em. Kolejka spora, ale udało się wbić do środka. Już po zakupach jest tu sprzątnięte. Zobaczycie oczywiście mnie na kanale Master Complex. Część trafi oczywiście na sklep, ale też i do własnej kolekcji, więc obserwujcie Instagrama i oczywiście mój kanał na YouTube, tam gdzie lubicie więcej. A jak ci się podobał sklep? No, moim zdaniem jest to strzał w dziesiątkę, bo jest w sumie to miejsce, gdzie pracuję, więc będę tutaj na pewno często, więc i będzie asortyment na sklepie, kolekcja się będzie powiększać, więc mamy sporo gratisów, sporo takich ekskluzywnych zestawów, dlatego właśnie warto odwiedzić ten oto sklep, oficjalny LEGO. Sklep jest świetny, polecam zajrzeć tu każdemu, kto będzie odwiedzał Wrocław. Chyba największy, bo byłem w Arkadii, byłem w Galerii Mokotów i to jest chyba największy sklep. Kącik, też bardzo fajny układ sklepu, także polecam odwiedzić zdecydowanie. Jak to na otwarciu, ciekawe gratisy, ciekawi ludzie, przede wszystkim ciekawi ludzie z naszego grona apolskiego i nie tylko. I cóż, zdecydowanie gorąco polecam. I sklep we Wrocławiu, sam Wrocław, bardzo piękny. Ogólnie sklep jest bardzo ładny, bardzo dużo, chyba największy sklep, który do tej pory mieliśmy dostępny w naszym tym kraju. Warszawa aż takiego dużego sklepu nie ma. Asortyment jak zwykle jest zarąbiście duży, na ziemi wszystko, co potrzebujemy, i klocki, i minifigurki, i zestawy, które potrzebujemy. Dziwiło mnie bardzo tylko to, że City jest bardzo mało, bo jak na LEGO i City tak naprawdę było bardzo mała część tego, co jeszcze jest. Wrocław, jak to Wrocław, byłem już wiele razy, naprawdę piękne miasto, mi się niezmiennie podoba, więc polecam wam szczerze, uda się do tego sklepu, jest naprawdę warto tu iść, bo znajdziemy tutaj wszystko, co potrzebujemy, jemy, do miłych pracowników i dużo klocków, tego co najbardziej to lubimy. I miłych ludzi też, bo zwrot nieoficjalny się zrobił bardzo duży, przeróżnych gwiazd, internetu, to mnie bardzo cieszy. Obowiązkowe miejsce dla każdego Apola, świetna obsługa, super ludzie, fajne gratisy, zostawy też ekstra, polecam gorąco.